W moim życiu książki były obecne z drobnymi przerwami od najmłodszych lat. Kiedy byłem mały, moja prababcia świętej pamięci była zmuszona, terroryzowana wręcz, żeby czytać mi książki. A ponieważ znałem ich treść już na pamięć, więc każda próba ominięcia czegokolwiek kończyła się histerią. Moja ulubiona książka opowiadała o smokach, które wyposażone w termosy z zupą ogórkową zawieszone na szyi, miały różnego rodzaju przygody, spotykały różnego rodzaju istoty, część z nich prehistoryczne, i pokazywały, jak to jest ciekawie, kiedy ma się wyobraźnię. Potem gdzieś tam w okolicach przedszkola pojawiły się wątki detektywistyczne w osobach świetnych detektywów, którzy nigdy ze sobą by nie współpracowali w prawdziwym życiu, bo nikt chyba nie wyobraża sobie, że kot i mysz mogą podjąć współpracę po to, żeby rozwiązywać zagadki kryminalne gdzieś w Czechach, prawda? No i tak książki towarzyszyły mi aż do momentu nastoletniego buntu, kiedy byliśmy obłożeni lekturami szkolnymi, które nie były aż tak interesujące, jak można byłoby się spodziewać. Ale wtedy w moim życiu na stałe zagościła biblioteka i tutaj w Bychawie panie z biblioteki zaczęły podsuwać mi trochę bardziej ambitne lektury i takie, które, cóż, były też dużo bardziej ciekawe. Jedną z nich, paragraf 22, mam właśnie tutaj ze sobą i to była taka książka, która pokazała mi, że można też bardzo dużo wynieść z książek do swojego życia, że w ciekawy sposób pokazują rzeczywistość, że można się z nich bardzo wiele nauczyć. I mam taki cytat, który wielokrotnie w moim życiu, a w ostatnich czasach jeszcze bardziej i częściej niż kiedyś, przywołuję. Był więc tylko jeden kruczek. Paragraf 22, który stwierdzał, że troska o życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. Orr był wariatem i mógł być zwolniony z lotów. Wystarczyło, żeby o to poprosił. Ale gdyby to zrobił, nie byłby wariatem i musiałby latać nadal. Orr byłby wariatem, gdyby chciał latać dalej i byłby normalny, gdyby nie chciał. Ale będąc normalny, musiałby latać. Skoro latał, był wariatem i nie mógł latać. Ale gdyby nie mógł, chciał latać, byłby normalny i musiałby latać. Czy nie wydaje się to wam znajome? Czytanie to się opłaca. Tak, czytanie się opłaca, bo dzięki wizycie w bibliotece możecie odwiedzić nie tylko cały świat, ale też odbyć z jedną książką podróż do historii, albo w przyszłość, albo do światów, których tak naprawdę nie ma. Czytanie i książki pozwalają wam przeżywać niesamowite historie, dają wam niesamowite emocje, ale uczą was też wiele o życiu i o świecie. Pozwalają zobaczyć inne perspektywy, wczuć się w sytuacje osób, których być może nigdy w życiu nie spotkacie. Tak, czytanie to się opłaca. Warto odwiedzać Bychawską Bibliotekę.